zacząć od Opola, ale kurczę, nie mogę. Po prostu wyglądasz fenomenalnie. A dziękuję bardzo. To nie moja zasługa, to Sylwii zasługa, to Queen's Factory zasługa. W zasadzie moja żadna, tylko że siedziałam i odebrałam sukienkę. No przepraszam bardzo, ale samo takie ciało się nie robi, więc... A to prawda, tutaj chodzę na ćwiczenia, to prawda, od zeszłego roku, od listopada uczęszczam żwawo na ćwiczenia takie fizyczne, bo po prostu lepiej się zdecydowanie po nich czuję. Nawet jak jestem bardzo słaba, to idę na ćwiczenia i potem dodaje mi to wielkiej energii. No i nie jem mięsa, także polecam. Od dawna? Od dawna, teraz już chyba z 13 czy 14 lat, już dokładnie nie wiem, ale to prawda i od tego czasu jestem zdecydowanie smuklejsza, także polecam taką dietę. Czyli można powiedzieć, że pandemia Cię do tego nakłoniła, do tych częstszych ćwiczeń? Wiesz co, no ja już wcześniej ćwiczyłam, tylko to było bardziej takie nieregularne, ale teraz staram się... Po prostu nawet jeżeli jest bardzo napięty kalendarz, a tak było w sierpniu i tak jest we wrześniu, żeby jednak chociaż te dwa razy w tygodniu na ćwiczenia jakby chodzić na ćwiczenia, ale też jeżeli nie, no to mam taką gumę, z którą sama w domu ćwiczę. Aha, no to brawo, jestem z Ciebie dumna. Dziękuję, mamo. Wiesz, niektórzy idą na minus, a niektórzy niestety tak jak ja na plus, więc wiesz, pilot, komputer, siedzę w domu. Ale ja też, ja tak naprawdę nie mam jakiejś, mówię, specjalistycznej diety, ja jem słodycze, no jedyne co nie jem mięsa i wydaje się, że to dla mnie, jakoś dla mojego organizmu tak jakoś zadziałało, że po prostu mnie to jakoś wysmukliło, nie wiem czemu. Nie mogę oderwać oczu od Twojej kreacji. Nie. Noga, pokaż po prostu nam tutaj, jak wyglądasz. Powiedz mi, skąd pomysł na kreację i jakiego to projektanta? To jest właśnie, serdecznie pozdrawiam projektantów marki MMC, Rafała Michalaka oraz Ilonę Majer. No słuchajcie, spełniliście moje marzenie, ta suknia to było marzenie i ono się spełniło. Także MMC to też są nasi przyjaciele przede wszystkim i serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję. Ty za każdym razem na scenie się wyróżniasz spośród innych gwiazd oryginalnością. Masz jakiegoś stylistę, czy to jest Twoja własna inwencja twórcza? Wiesz co, styliści, projektanci i cały sztab ludzi, taki właśnie beauty team, taki dream team najczęściej, to są ludzie, którzy są bardzo potrzebni, bo bez nich my byśmy nigdy... przede wszystkim nie czulibyśmy się tak wspaniale, nie byłoby tej oprawy. I to są ludzie, których nie widać, ale oni pracują na ten sukces, na to, żebyśmy my mogli się dobrze czuć. To daje duży komfort. To jest wielki komfort, także dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj nam pomagali i pracowali przy tym, żebyśmy się czuli wspaniale, żebyśmy mogli wejść na scenę taką pewnością siebie i z taką siłą wewnętrzną. Dziękujemy bardzo.